Witajcie, z tej strony Adrianna. Dziś zapraszam Was na, o tak, kolejny film z mieszaniem. Mieszaliśmy już szminki, napoje, podkłady, a w tym odcinku zmieszamy, uwaga! Po co ja robię tą atmosferę w sumie i tak widzicie po tytule? 50 paletek cieni i możecie się zastanawiać, Dusiu, dlaczego chcesz zmieszać 50 paletek cieni? Dlaczego to nie może być po prostu 50 cieni? Na początku założenie było właśnie takie, żeby pomieszać 50 cieni i zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale jak zaczęłam się przygotowywać do tego filmiku, zaczęłam przeglądać palety, to wiecie, wyszło, że aby pomieszać 50 cieni wystarczy użyć 3 palety i to wszystko, więc co to za wyzwanie wziąć 3 palety i pomieszać? Nikogo to nie zainteresuje, bo każdy by mógł sobie wziąć 3 paletki, pomieszać i sprawdzić, co wyjdzie, a tu chodzi o to, żeby było właśnie zaskakująco i żeby otrzymać z tego mieszania jakieś ciekawe wnioski. Ciężkie. Tu mam nasze 50 palet. Uwaga, to nie jest reklama, po prostu mam taką siatkę z Rossmanna. Paletki pochodzą z najróżniejszych miejsc. Są paletki z drogerii, z perfumerii, małe, duże, ze spokojnymi, klasycznymi, brązowymi odcieniami, jak i te bardziej szalone i co najważniejsze, z najróżniejszych półek cenowych. Na przykład bardzo droga, malutka paletka z Diora, jak i tanie paletki z Sensik. Oczywiście nie mam zamiaru zniszczyć tych palet i wydrapywać do końca każdy cień, bo tego bym moim maleństwem nie zrobiła, a będę brała tylko odrobinkę. Dobra, nagadałam się, teraz czas przejść do pracy. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby ta seria trwała, podoba Wam się, chcecie, żebym w następnym odcinku pomieszała 50 perfum, to nie żałujcie mi kciuków w górę. Myślę, że tak to 30 000 wystarczyłoby, żeby nagrać mieszanie perfum. Obejrzyjcie także poprzedni odcinek z mieszaniem, w którym pomieszałam 50 podkładów. Możecie także zawsze obejrzeć poprzedni odcinek na moim kanale, w którym mówiłam o rzeczach na mój temat, o których nie macie pojęcia. Oczywiście linki do obydwu filmików będą w opisie. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, a ja już nie gadam i zaczynamy! I już jesteśmy przy stole, przy którym będziemy mieszać te wszystkie paletki. Spójrzcie, tego jest mnóstwo, jest tak bardzo tutaj kolorowo. Jak mieszałam podkłady, to wiecie, nie było tak kolorowo, wszystko miało podobny odcień, a tutaj jest naprawdę wariacja tych wszystkich paletek. Przed chwilą je jeszcze raz liczyłam, żeby zobaczyć, czy na pewno jest 50. I jak widzicie, niektóre paletki pochodzą z tych samych serii, na przykład tutaj, ponieważ najważniejsze jest dla mnie, żeby miały inne kolory. To, że są z tej samej serii, to nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest, żeby zobaczyć, jaki wyjdzie odcień. Zobaczcie, tutaj też jest ta sama seria, ale zupełnie inne odcienie. Może Was zastanowić również ta paletka, bo to jest paletka do brwi, natomiast ja również używam jej jako paletki do oczu, ponieważ ma piękne 2 brązowe odcienie, więc myślę, okej, nada się. No i później jak zmieszamy te paletki, to uzyskany cień nałożę sobie na powieki i zobaczę, jak będzie się utrzymywał w ciągu dnia. Mam miseczkę, tutaj będę przesypywała cienie i do tej roboty będę używała widelca, bo za jego pomocą będzie najlepiej zdrapywało się te cienie. Zastanawiałam się, od jakiej paletki zacząć i myślę, że warto zacząć od tej, bo to była moja pierwsza paletka z perfumerii, którą sobie kupiłam i byłam taka dumna, że mogę ją sobie kupić. Tada! I zaczniemy od niej. Boże, jak ja mam to zrobić? Okej. I będę zdrapywała odrobinkę z każdego cienia, będę starała się, żeby było równo, wiadomo, że równo nigdy nie będzie, ale to nie jest fizyka kwantowa, my się tu bawimy. Zaczynam. Tyle? Może trochę więcej? O, załóżmy takie 3 przejechania po cieniu, więc 1, 2, 3 i kolejne. Tego już całego wygrzewałam. I przesypuję! Mam bardzo dużo ciemnych cieni, takich brązowych i cieni z drobinkami, więc pewnie wyjdzie nam taka brązowa dyskoteka. A teraz to już jest freestyle, wybieramy, co nam wpadnie pod ręce i może weźmiemy tą paletkę, bo ma cudowne opakowanie. Tada! Już 2 palety! Idzie nam dobrze! Ta ma piękny liliowy odcień i do środka. Ja wiem, że Wam krwawi serce, bo ja też lubię jak... O Jezu, to tu już zostawmy. Jak palety są takie nienaruszone i czyściutkie, ale czego się nie robi dla testu. W końcu prawda jest taka, że nawet pokruszone palety można używać, więc co to jest za problem? Tylko będą wyglądać trochę gorzej. Kolejna. Tu nam się trochę skruszyło wcześniej. Ups. Przytrzymam tak, żeby dalej nie wpadło, żeby nam nie zakłamało testu. Jest ok. Powiem Wam śmieszną rzecz. Ja zawsze uważałam, że jestem makijażowym minimalistą, że nie mam dużej ilości kosmetyków, a policzyłam, ile miałam w domu palet i myślałam, Boże, skąd ja wezmę 50 palet? Przecież ja mam w domu tylko kilka paletek. Bardzo ładne odcienie, by the way. I zaczęłam liczyć, ile mam w domu paletek. I wyszło, że mam ich w domu 30, a uważałam się za takiego minimalista. I chyba będę musiała troszeczkę bardziej popracować nad moim minimalizmem. Te są takie mięciusieńkie jak masełko. Serio nie jest aż tak źle. Myślałam, że z tym mieszaniem cieni będzie dramat, że nie będę wsypywała w miarę równo, że tu mi się wsypie wszystko, tu mi się nie wsypie wcale. Podoba mi się ta paletka. Na tą paletkę od Hudy bardzo długo polowałam. Pojawiła się w pewnym momencie w Sephorze, później zniknęła, bardzo mi się spodobała i czekałam na nią. Długo jej nie było, aż w końcu się pojawiła. Kupiłam, no i nie jestem z niej zadowolona, naprawdę słabo te cienie wyglądają. No ale już ta z Hudy mi się sprawdza. Pytacie często, skąd mam ten brokat na oczach i to jest właśnie z tej palety. I do środka. Na razie jest tak bardzo czerwono. Kylie, moja paletka do brwi. Zatrzymamy trochę więcej, żeby było sprawiedliwie. Jak szukałam palet do tego testu, to zakochałam się w tej palecie ze względu na ten jeden cień. Tak mi się podoba. Trójeczki z Sensik. Druga. Ta ma piękne odcienie. Zobaczymy, jak są napigmentowane. Nieźle. Nie ukrywam, że tych trójeczek z Sensik wzięłam dużo, bo akurat były na promocji. A ja mam teraz taki moment w swoim życiu, że no, muszę trochę poszczędzać. Następna. Moja pierwsza paletka Naked bardzo mi się nie sprawdziła. Jakoś te cienie Urban Decay zupełnie do mnie nie pasują. Kompletnie giną mi na powiekach. Do mieszania. Paletka Diora. Używałam jej do testu bardzo drogich kosmetyków. Link też Wam zostawię w opisie. Do środka. Ta paletka z Vibo ma piękne opakowanie, ale bardzo mi przypomina opakowanie Anastazji, Norwiny. A kolory? No, powiedzmy, że jest całkiem blisko. Bardzo lubię, jak marki dają większy cień bazowy, bo wiadomo, że tego cienia zużywa się najwięcej. Uj, ten jak się rozwalił. Do środka. Kto wpadł na pomysł, żeby tak tą paletę zakleić? Ale w sumie lepiej, jak jest zaklejona, niż jak kupujemy i nie wiemy, czy ktoś jej przypadkiem nie macał. Ten odcień jest piękny. Zobaczymy też, jak jest na pigment. Look at this! Przybliżę sobie może te, które nam zostały. Słuchajcie, jesteśmy już za połową. Chyba pierwsza zieleń w tym filmiku. Rzucamy. Mamy tu już po prostu wszystko. Tu już jest każdy odcień. Już nam naprawdę niewiele zostało. Do środka. To ma takie kosmiczne odcienie. Takie właśnie, o jak tutaj Nowy Jork. Takie stalowe, takie jak budynek. I uwaga, przedostatnia i ostatnia. Wrzucamy ostatnie cienie. I tak wygląda nasz cień powstały, jeszcze nie rozmieszany. Mamy cień i niesamowity bałagan. Tak jak myślałam, raczej będzie ciemny. Pewnie to będzie jakieś połączenie brązu z czerwienią, z różem. Trzeba to będzie bardzo dobrze teraz rozmieszać i rozkruszyć. Na szczęście cienie dość dobrze się mieszają. Kruszą też się dobrze. Nie może być widać żadnej drobinki i pozostałości innego koloru. To wszystko musi być idealnie zmieszane. To będzie takie całkiem ładne połączenie brązu z czerwienią. Jakby kakao, czerwone kakao. Jestem już po drugiej stronie, zmyłam delikatny cień, który miałam na powiece, żeby nałożyć ten, który powstał. Jak widzicie, zostawiłam sztuczne rzęsy, niestety będą musiały zostać i jakoś poradzę sobie z nimi. Bo wiecie, jak to jest, jak już sobie raz przykleiłam dobrze sztuczne rzęsy, to jak je zdejmę i będę próbowała kolejny raz, to nic z tego nie wyjdzie, więc jakoś sobie z tym poradzimy. Chciałabym też Wam powiedzieć, że nie było tak źle. Myślałam, że to będzie trwało jakoś ze 3 godziny to mieszanie. I w sumie obawiałam się też, że kompletnie zrujnuję te palety. A tutaj jest jedna z moich ulubionych palet. Pokażę Wam, jak wygląda. No co prawda, no to już nie jest najpiękniejsza paleta. Widać te wydrapania. Ale to też w żaden sposób nie uszkodziło produktu. Normalnie można nałożyć. Po prostu, no wygląda to trochę gorzej, ale użytkowanie jest takie samo. No i proszę Państwa, przechodzimy już do króla tego odcinka. Czyli do naszego pomieszanego cienia. Wreszcie możecie go zobaczyć dokładnie. Spróbowałam go rozmieszać jak najlepiej umiałam. I jak mówiłam, jest to po prostu połączenie brązu, czerwieni i błyszczących cieni. Wygląda, nie ukrywam, wygląda przepięknie. Wydaje mi się, że to jest taki unikatowy cień. Jest po prostu czymś pomiędzy. Ja jeszcze tutaj nie zamaczałam palca, więc teraz to zrobię. I zrobimy sobie swatcha i sprawdzimy, jak ten cień będzie wyglądał. Spójrzcie, tak wygląda na palcu. Ten cień bardzo... wow. Znowu będę musiała wyprać pościel. Jest przepiękny! Naprawdę tu widać, że tu są wszystkie odcienie świata, widzicie? On się nawet tak delikatnie świeci na fioletowo. Wow, nie, to jest naprawdę piękny odcień. Zobaczcie, jak teraz nie pada na niego światło, to wydaje się być takim matowym brązem, a jak pada na niego światło, to jest takim fioletem, taką szarością. Okej, nie gadamy, ja teraz przechodzę do nałożenia go na powiekę. Żeby tutaj mi nic nie skapło. I rozetrę go na całej powiece. Może wezmę jakiś pędzel do tego. To będzie lepszy pomysł. Nałożę go sobie na powiekę i zblenduję. Już nie będę dokładała żadnych innych cieni, bo ja nawet lubię taki efekt, że na powiece jest tylko jeden kolor. Jak kolor jest niejednowymiarowy, to naprawdę ciekawie to wygląda. Byłoby dużo łatwiej bez tych rzęs, ale uwierzcie mi, drugi raz już ich tak łatwo nie założę. Okej, cień jako tako nałożyłam. Rozświetlę jeszcze kąciki, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. No i cień nałożony! Naprawdę nie spodziewałam się takiego efektu. Bałam się, bo zaraz muszę wyjść z domu i mówię, jak ja wyjdę w takiej kupie? Wydawało mi się, że to będzie jakiś taki właśnie ciemny brąz, że nałożę to na powiekę i powiem, no wstyd się ludziom pokazać, a efekt jest naprawdę piękny. Na pewno przesypię sobie ten cień do jakiegoś pojemniczka i będę używała, bo on nawet fajnie wygląda tak sam nałożony na oczy. Więc ja teraz idę, wychodzę z domu, bo pierwszy raz od dawna wyszło słońce i nie pada, a do Was przyjdę wieczorem, żeby Wam pokazać, jak ten cień się utrzyma. Czy się utrzymał, jak się utrzymał i jak wyglądał po kilkunastu godzinach. I do zobaczenia za kilka godzin! Kochani, ja już przyszłam na podsumowanie. Jak widzicie, wyglądam tragicznie. To już nie są fale, to jest jakaś szczota. Jest po godzinie 12, więc czuję, że mam prawo tak wyglądać. I jak widzicie, cień wygląda genialnie, wręcz za dobrze. Nic się tutaj nie starło, może delikatnie wyblakło, ale to są naprawdę minimalne zmiany, szczególnie też, że ja nawet nie miałam nałożonej bazy, więc ten cień nie miał łatwo. Fajne jest też to, że ten pojedynczy cień wygląda na powiece tak, jakbym miała jakiś skomplikowany makijaż, bo te cienie przechodzą przez siebie, te odcienie się łączą i wychodzi coś niejednowymiarowego i wyglądamy, jakbyśmy robiły makijaż kilkanaście minut, a nie kilkanaście sekund. Cień tutaj także wygląda bardzo dobrze, jak ktoś jest ciekawy, nic tutaj nie wybuchło, nie wyszła z tego godzilla, cień nie uzyskał samoświadomości, nic się dziwnego z tego połączenia nie stało, więc jak mówiłam, jestem bardzo zadowolona z tego testu, nie spodziewałam się takich efektów. Oczywiście nie namawiam Was do tego, żebyście teraz kupowali 50 palet albo niszczyli swoje cienie, ale może nie używacie kilku swoich cieni albo kilku palet, może połączcie je, zobaczcie, być może wyjdzie z tego coś ciekawego, tak jak mi. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, jeżeli tak było, chcecie więcej odcinków z mieszaniem, chcecie mieszanie 50 perfum, to proszę zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawych filmów i super eksperymentów. Wpadajcie na mojego Instagrama, tam również nie będziecie się nudzić, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!